Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przedstawiam Państwu naszego gościa, Dariusz Kordek, gwiazda serialu Labirynt, serialu, który oglądali Państwo także na naszej antenie. Witam serdecznie, ale dziś będziemy mówić mniej o filmie, będziemy więcej mówić o śpiewaniu, o muzyce i o teatrze. Tak. Zacznijmy od śpiewania. Jest już w przygotowaniu, właściwie muzyka jest już gotowa, teksty prawie. Najnowsza płyta Pana. Tak, moja najnowsza druga, której dorobiłem. Pierwsza ukazała się w zeszłym roku we wrześniu i była ta płyta, która zatytułowana Darek Kordek, na której zaśpiewałem piosenki już śpiewane przeze mnie przy różnych okazjach teatralne. To była taka płyta zbierająca właściwie moje dokonania do tej pory. A teraz z Motyką na słońce się odważam. Ja pisałem teksty, znaczy piszę teksty. Nie jestem zawodowym tekściarzem, ale przy różnych okazjach czasami sięgam po pióro i zebrało się trochę tych tekstów. I z tych właśnie tekstów będzie składała się najlepsza płyta. Tak, jakby równolegle od kilku lat współpracuję z Lubelskim Radiem i ze studiem Hendrix i tam właśnie powstanie ten nowy materiał, do którego ja w większości napisałem teksty. Na razie mamy płytę promocyjną. Tak, mamy płytę promocyjną. Piosenka nazywa się Czas, kiedy jesteś ze mną. Tę piosenkę zresztą na zakończenie naszej rozmowy obejrzymy, bowiem gotowy jest także teledysk. Tak, obejrzymy teledysk, który też powstał w Lublinie, jest współprodukcją telewizji Lublin i firmy New Abra. Czyli jakby zasadniczą różnicą między pierwszą a drugą płytą jest fakt, że ta druga płyta jest płytą autorską. Właściwie ja jestem współautorem, także jest tu pewien postęp. A kto jeszcze będzie pisał teksty? Teksty są już częściowo napisane. Napisał jeden tekst Andrzej Mogielnicki. Będą też teksty mniej znanych autorów, nowych autorów. Ja staram się szukać nowych autorów. Właściwie szukam dobrych tekstów. Nie jest dla mnie ważne nazwisko. Szukam nowych, dobrych tekstów, takich, które mógłbym sam zaśpiewać i które jakoś do mnie by też pasowały. No i Pana. No i moje teksty oczywiście, tak, tak, tak. A muzyka? Autorami muzyki jest spółka muzyków z Lublina, Adam Abramek i Paweł Sot. Ja słuchając tego... To są muzycy, którzy kiedyś współpracowali z Bajmem, to jest też ważne. Słuchając tego i oglądając ten teledysk, który za chwilę Państwu zaproponujemy, zastanawiałam się, jakiego rodzaju jest to muzyka, bo jest to muzyka balladowa, bardzo spokojna, taka relaksująca. Czy można ją nazwać muzyką środka? Nastrojowa. Ja myślę, że tak. Mnie jest trudno mówić, bo ja nie mam takiego obiektywnego do tego stosunku. Bardzo emocjonalnie to traktuję. Tym bardziej, że to są moje teksty i po raz pierwszy je pokazuję. Wielki stres z tego powodu. Ale, tak, ale myślę, że tak można powiedzieć. Jest to muzyka środka, muzyka balladowa. Muzyka pop, ale z mocnym też rockowym podkładem, brzmieniem. To znaczy za mną jest kilka instrumentów, które ciągną to muzycznie. Ale nie pozostaje Pan przy śpiewaniu tylko i wyłącznie. Gra Pan także w teatrach. I to po raz pierwszy zaczął Pan grać właściwie rok temu. Wcześniej nie było na to czasu. Jakoś było Metro, były sukcesy w śpiewaniu właśnie, był Teatr Buffo i na teatr dramatyczny nie było czasu. Pierwszą chyba taką premierą była premiera Osborna, Miłości Gniew. Tak, w zeszłym roku udało mi się wrócić do teatru i bardzo się z tego cieszę. Zagrałem w teatrze w Kaliszu w spektaklu Miłości Gniew Johna Osborna. Zagrałem tam główną rolę Johna Portera. W przyszłym tygodniu mam właśnie pożegnanie z tym spektaklem w Kaliszu. Poza tym od września jestem aktorem Teatru Współczesnego i udało mi się w zeszłym sezonie, właśnie jeszcze w tym sezonie, bo to od września liczy się do czerwca następnego roku, udało mi się zagrać w Ślubach Panieńskich, z czego też jestem bardzo ciekawy, znaczy bardzo zadowolony i wydaje mi się, że to bardzo, bardzo sympatycznie wypadło. Młodzież przychodzi do teatru, wróciła do tego teatru właśnie na ten spektakl, przychodzi i zawsze mamy pełną widownię.
Poza tym trzeba też powiedzieć jeszcze o Józefie. No właśnie, Józefie, który był zresztą, fragmenty tego spektaklu były prezentowane podczas rozdania Fryderyków, tak? Tak, tak. Rozpoczynaliśmy właśnie ceremonię rozdania Fryderyków. Józef i jego cudowny płaszcz snów w technikolorze, to jest polski tytuł tego spektaklu. Bardzo piękny, kolorowy musical, który powstał, to jest, wydaje mi się, bardzo pozytywne, właśnie nie w dużym ośrodku, tylko w małym ośrodku, jakim jest Radom, gdzie jest piękny teatr, nowy teatr, 4 lata temu oddany. Przy okazji pozdrawiam cały zespół musicalu, gdzie zresztą dzisiaj jadę po programie Zaraz tak, wsiadam w samochód i jadę grać. Piękny musical, pierwszy musical Webera i Rice'a, napisany jeszcze w czasie, kiedy oni byli w koledżu, mieli po 18-19 lat. I cóż, no właśnie wypada mi tylko zaprosić Państwa, jeżeli będziecie gdzieś w okolicach Radomia, bo jest to piękny musical. Jeszcze dodam, że będziemy grali pod koniec czerwca w Kielcach, a na przełomie sierpnia i września w Teatrze Muzycznym w Gdyni. To bardzo dobry czas, bo wakacyjny. Tak. Pół Polski przynajmniej nad morze zjeżdża odpoczywać. Tak. To wielbicielki są zadowolone z tego, że mogą oglądać Dariusza Kortka nie tylko w Warszawie i nie tylko na szklanym ekranie, ale także na żywo. Ja właściwie, proszę Państwa, ja muszę jeszcze tutaj dodać, że w Warszawie działa fan klub Dariusza Kortka. Od jak dawna? Mam swój fan klub. Właściwie ten fan klub prowadzą, tak mogę powiedzieć, moje przyjaciółki, bo są to fanki, które jeżdżą ze mną na różne spektakle, oglądają i prowadzą ten fan klub. Fan klub mieści się w Warszawie na ulicy Walerego Sławka 6, mieszkania 6. Fan klub wydaje różne broszurki, gazetki na temat tego, co się dzieje ze mną, gdzie gram, aktualizując wszystkie dane, także najlepszych informacji można tam, najlepsze informacje, najdokładniejsze można tam właśnie uzyskać. A mam jeszcze dla Państwa niespodziankę, ta właśnie płyta, którą przed chwilą pokazywaliśmy, kilka tych płyt Darek nam zostawi. Tak. I będą one do rozlosowania w czasie jednego z kolejnych wydań programu Brawo Bis. Ja dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę i na zakończenie obiecany teledysk. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy.